Film zawiera możliwość włączenia, jak i wyłączenia napisów zarówno polskich i angielskich. Miłego seansu. 16 lutego 2024 roku wyruszyłem w stronę szwedzkiej Laponii, miasta Kiruny. Miałem przed sobą łącznie 35 godzin na kolejno podróż pociągiem ze Świdnicy do Gdańska i 9-godzinny postój, lot do Sztokholmu i 15-godzinny postój na lotnisku, by w końcu 18 lutego wsiąść na pokład samolotu do Kiruny. Zmierzałem do mieszkania Jaya. Witam was bezpośrednio z Kiruny. Ale się cieszę, jest piękna pogoda i w ogóle bus zatrzymał się bezpośrednio przy mieszkaniu Jaya, czego się kompletnie nie spodziewałem. I jest naprawdę niesamowita pogoda, trochę mi jej szkoda, ale wolę odpocząć, wolę się zregenerować, także dotarłem w końcu. Jay się mnie chyba nie spodziewa tak szybko. Bo jestem pod jego bramą w ogóle. Which door are yours? Hello. Are you downstairs? Yeah. I didn't realize he stopped just here. Oh, the bus. Jaya poznałem na przełomie roku 22 i 23, kiedy to razem pracowaliśmy w restauracji w wiosce obok Kiruny. To chłopak naprawdę niesamowicie gościnny. Jak tylko wrócił do mieszkania, zaproponował mi obiad i swoją domową chai tea. Jay ze swojego domu w Indiach wyniósł sposób jedzenia dłonią, który traktuje jako domową tradycję. Chciał dać mi sztućce, ale zdecydowałem się spróbować zjeść tak jak on. Mimo że w porównaniu do talerza Jaya na moim panował chaos, to ryż, doprawione ziemniaki z chili i z łagodnym sosem okazały się no naprawdę niesamowite. Zaraz potem Jay poczęstował mnie herbatą. Mm. What is it actually? Like, what did you put inside? Like tea, ginger. Tea, ginger? Jaggery, which is like kind of a sugar. Okay. From sugarcane. And then saffron. Okay. Because it's like sweet and spicy at the same time. That's ginger, gives you the spice. Also a little bit of kind of sour maybe? Yeah, maybe. Yeah. Very nice. No i tym orientalnym akcentem zacząłem swój pierwszy dzień w Laponii. Ogólnie jutro czeka mnie pobudka jakoś przed 6 rano. No i jutro jadę do Jukka Järvi pokazać wam i poopowiadać o ciekawych rzeczach. Także w ogóle świetnie się okazało, że autokar, który będę potrzebował i który będzie jeździł właśnie do Jukka Järvi i nie tylko, jest 30 sekund od drzwi Jaya. Kumacie to? Że tak się złożyło, że po prostu dosłownie 30 sekund tutaj będę szedł. I to też oszczędzi mi mnóstwo czasu. I naprawdę świetnie logistycznie to się zebrało. Także tak, słuchajcie, no ja idę. Idę do sklepu. Może wezmę w sumie kamerę ze sobą, to tam pokażę wam, jak to wygląda, nie? Przed zakończeniem dnia zdobyłem się na resztki swoich sił i wybrałem na 1,5-godzinny spacer, wieczorny spacer przy minus 19 stopniach, żeby kupić jedzenie na następne dni. Chciałem mieć to z głowy, więc stwierdziłem, że będzie to dobry pomysł. I tak za podstawowe produkty typu pieczywo, nabiał, ryż, przekąski czy piwo 0% zapłaciłem około 200 zł w przeliczeniu na polskie. Po powrocie do domu zasnąłem. Następnego dnia, około godziny 9 rano, pojechałem autobusem do małej miejscowości na wschód od Kiruny, Jukka Järvi. Pojechałem tam, aby udokumentować wciąż żyjącą kulturę Laponii. Pozwoliło mi na to miejsce
które nazywa się Nuti Sami Sida. Oprócz rękodzieła czy miejsca przy ognisku, muzeum oferuje potężną dawkę informacji. No właśnie, jakich informacji? Bo tak troszeczkę jest, że Laponia kojarzy nam się ze Świętym Mikołajem i to jest w sumie takie miejsce w Finlandii. W rzeczywistości jest całkowicie inaczej. Laponia to kraina historyczna na terenie dzisiejszej Szwecji, Norwegii, Finlandii i Rosji. Kraina, której rdzenni mieszkańcy wyróżniają aż 8,5 roku. Kraina, która po dziś dzień jest domem dla około 100 tysięcy Samów. Ludzie Sami przez wieki nazywani byli w dość przedmiotowy sposób. Słowo lap, oznaczające luźną szmatkę czy łatkę, bezpośrednio prowadzi nas do określenia Lapland. Koczowniczy styl życia Samów wynikał bezpośrednio ze stylu życia reniferów i z oparcia o nich całej swojej egzystencji. Kiedy w lecie renifery wędrowały na tereny odpowiednie dla rozmnażania, Samowie podążali za nimi. Gdy renifery zmieniały miejsce na zimowanie, Sami ponownie dostosowywali się do natury. W wyniku takiego trybu Samowie wytworzyli zwyczaje i sposoby, które gwarantowały przeżycie w hordzie komarów, jak i w największych mrozach. Z reniferów pozyskiwano mięso, mleko, skóry na ubrania, ale również wykorzystywano kości do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. Renifery służyły również do ciągnięcia sań. Obok niedźwiedzi te piękne zwierzęta otaczane były największą czcią. W miejscu, w którym nagrałem te ujęcia, dochód przeznaczony jest między innymi właśnie na schorowane osobniki. Mieszkano w Goatti czy Lawu. Kolejno mniejszych bądź większych namiotach, które pozwalały spędzić kilka nocy podczas wielkich wędrówek stad, czy przezimować długie miesiące od października do kwietnia. Ciekawym jest również fakt, że Samowie mieli miejsce i zastosowanie na wszystko, co posiadali. W lecie stawiano składziki, w których przechowywano nieużywany sprzęt zimowy i odwrotnie. W zimie dbano nawet o komfort swoich zwierząt. Dzisiaj Laponia to kraina rozdarta pomiędzy czterema państwami, z Samami liczącymi do 100 tysięcy osób. Kultura ta jest jednak bardzo wyraźnie widoczna. Odszedłem kilka kroków od Sami. Pora, żebym coś zjadł, ale stwierdziłem, że zjem sobie, patrząc na widoki i na las, znajdę jakiś może kawałek drewna albo po prostu usiądę sobie na śniegu. Wiecie, co jest w tym miejscu niesamowite? Zdecydowanie cisza. Przede wszystkim uważam, że to miejsce definiuje cisza. Właśnie kończy mi się miejsce na karcie, więc pospaceruję jeszcze, troszeczkę tu pobędę, zjem i widzimy się w mieszkaniu. No witajcie, cześć. Słuchajcie, byłem jeszcze na kilkugodzinnym spacerze tak naprawdę. Doszedłem do cmentarza, dosyć starego, do kościółka, tak jak w sumie podobnie wczoraj. Zgrywam sobie wszystko na laptopa i w ogóle troszeczkę się bałem, że coś mi się stało z laptopem, bo próbowałem tam w tej kawiarni
zgrać no, filmy, materiał i po prostu laptop się wyłączył i teraz nie chciał się włączyć, ale no, na szczęście okazało się, że bardzo szybko się po prostu przez zimno wyładowała bateria, także jestem troszeczkę spokojniejszy. Tak. Jutro sobie polatamy, jak będzie dobra pogoda. A jak nie, to porobimy coś innego. Następnego dnia, ze względu na pochmurną pogodę, zmieniłem plan i zdecydowałem się na spacer po Kirunie. Pomyślałem jednak, że zacznę od dosyć wyjątkowej budowli. Budowli, która na początku XXI wieku została okrzyknięta przez Szwedów jako najpiękniejszy budynek w ich kraju. To kościół, ewangelicko-luterański kościół, który znajduje się na skraju w starej już części Kiruny. W starej, ponieważ Kiruna buduje się na wschodzie. Świątynia powstała na przełomie pierwszej dekady XX wieku jako odpowiedź na potrzeby wiernych, którzy to coraz liczniej przybywali do miasta Białej Pardwy. Architekt Gustav Wickman zaprojektował wygląd kościoła na wzór namiotów Sami, co idealnie wpasowywało się w klimat i historię Laponii. Niewątpliwie piękna, czeka na przeniesienie na stabilniejszy grunt ze względu na zagrażającą jej istnieniu działalność największej na świecie kopalni rudy żelaza. Co ciekawe, budowę tego kościoła zlecił ówczesny dyrektor koncernu wydobywczego i jeden z założycieli Kiruny, Hjalmar Lundbohm. Jego grób i płyta pamiątkowa znajduje się tuż obok w przykościelnym parku. Wczoraj w nocy, czy pierwszej nocy, jak spałem u Jaya, jak zasypiałem, to słyszałem taką serię wybuchów. Serię wybuchów i zatrzęsła się ziemia i bardzo fajne uczucie, bo ogólnie większość domów tutaj w tej części Kiruny, w zachodniej części Kiruny, jest już bezpośrednio pod tymi wszystkimi tunelami. I dosłownie usłyszałem i poczułem te wybuchy, co było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo nigdy wcześniej czegoś takiego po prostu nie czułem, nie doświadczyłem. Także tak. Ogólnie mojej drodze Kiruna powstała tylko i wyłącznie dlatego, bo odkryto tutaj złoża, ale dzisiaj robi się potężne przedsięwzięcie przesunięcia Kiruny troszeczkę na wschód i też zrobiono całkowicie nowe centrum miasta i do tamtego miejsca wszystkie firmy się przenoszą. I tak jak firmy czy ludzie prywatni z całymi domami po prostu pakują je dosłownie, pakują swoje domki na wielkie przyczepy i te przyczepy po prostu sobie jadą przez całe miasto i taki dom jest przesuwany, przestawiany. Jak już wcześniej wspomniałem, powstanie kopalni rudy żelaza było bezpośrednim powodem dla powstania Kiruny, dzisiaj największego miasta w regionie. Dzisiaj kopalnia jest największą tego typu na świecie i blisko po 120 latach eksploatacji podziemia miastu grozi zawalenie. W tym miejscu pozwolę sobie zatrzymać historię, żeby naświetlić wam, drodzy widzowie, skalę, na jaką ruda żelaza była i jest w Kirunie wydobywana. Otóż możliwość dysponowania tymi złożami była jedną z głównych przyczyn, dla których Szwecji udało się zachować neutralność podczas II wojny światowej. Co ciekawe, lwia część zapasów żelaza w III Rzeszy pochodziła właśnie stąd. Dzisiaj Kiruna rozwija się 4 km na wschód od starego centrum i tak możemy zastać tutaj budynki usługowo-mieszkalne z lokalnymi siedzibami korporacji, banków, ale też i hoteli. Jest godzina 8 rano i wybrałem się na spacer z samego rana i chciałem wam właśnie pokazać, jak ten mój spacer wygląda. Tutaj na drodze są, to znaczy na rzece, bo jesteśmy na rzece, są powbijane takie gałązki,
tak jak tam, albo tutaj. Tam jest brzeg. I tutaj macie różne gałązki. I te gałązki po prostu pokazują mniej więcej, gdzie lód jest sprawdzony i można bezpiecznie przejść. Także staram się mniej więcej na to patrzeć, żeby mimo wszystko, no, wrócić. Wcześniej widziałem, jak z ukosa idzie osoba i widzę, że tu są świeże ślady, więc sobie za nimi podążam, bo chcę ogólnie dojść tam. Jestem przy pierwszym brzegu, więc mam jeszcze jakieś 3/4 drogi. Więc jeżeli chodzi o grubość, raczej się nie obawiam, dopóki chodzę tymi właśnie wytyczonymi szlakami. Będę musiał właśnie do tego kościółka pójść troszeczkę naokoło. Trochę mi zawiewa z tej strony. Jakby jedną część twarzy mam oddzieloną od drugiej. W sensie jedną mi mrozi bardziej, a drugą mniej. Trochę zaparowawszy okulary, ale przynajmniej jest ciepło. W miarę ciepło. Minus 15 czy tam 10. Dobrze, jesteśmy przy kościółku. Kościółek jest bardzo, bardzo kameralny. A ja myślę, że zjem sobie tutaj drugie śniadanie. I w tym miejscu będę sobie jadł. A stamtąd przyszedłem. Stamtąd. Okazało się, że obok kościoła istnieje cmentarz, na którym znajdują się nagrobki nawet z XIX wieku. Przyznam szczerze, że całość tworzyła naprawdę niezły klimat. Dzisiaj z lżejszym balastem, w sumie plecakiem, nie balastem, tylko plecakiem. Bo tylko z samym dronem przyjechałem do Yuka właśnie z nadzieją, że sobie ponagrywam. Raczej nie ponagrywam, bo jest mgła, są chmury, jest ogólnie średnio, jeżeli chodzi o drona, ale sobie pomyślałem, wiecie co, nie ma tego złego. I tak w tą mroczną i intrygującą pogodę poszedłem sobie na drugi brzeg. I tak sobie myślę, wiecie, od jakiegoś czasu zrozumiałem, jakiś czas temu zrozumiałem, że nie ma sensu myśleć o tym, co chciałbym mieć, a raczej wyciągać jak najwięcej z tego, co mam, bo to, co chciałbym, nie istnieje, a to, co mam, jest tutaj przede mną. I strasznie się cieszę, że wiecie, zamiast przejmować się tym, że mogę nawet nie nagrać podczas całej tej wyprawy żadnego ujęcia z drona. Może tak być, ale to mi ani na moment nie zepsuje humoru i to mi ani na moment nie zepsuje tego, jak dobrze się tutaj czuję. Bo są też inne sposoby, którymi mógłbym wam pokazać tą krainę. I oczywiście życzę sobie dalej tego podejścia i życzę tego podejścia również wam, moi drodzy. Pozdrawiam was cieplutko z Yuka Siervi. Koniec końców udało mi się znieść drona ku niebu, z czego się mimo wszystko cieszę. Spacerując po okolicznej dziczy, odkrywałem zakątki rzeki, którą już dobrze znacie, jak i lasy, w których sam jeszcze nie byłem. Istnieje lapońskie przysłowie, które mówi, że kiedy raz zetkniesz się z tą krainą, nie będziesz mógł bez niej żyć. Muszę przyznać, że jest w tym dużo prawdy.
Zapamiętam to miejsce jako pełne historii pośrodku głuchej dziczy. Dziękuję wam, drodzy widzowie, za dotarcie do tego momentu filmu i za obejrzenie mojej pracy do końca. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zależy mi, by pokazywać świat takim, jakim jest naprawdę, zawsze z dawką historii. Informacje na dany temat czerpię z pozycji książkowych, które w miarę potrzeby będę się starał zamieszczać w opisach filmu. Pozdrawiam!